Panie, prosimy Błosław tę medytację, w czasie której słuchamy słów, które skierowałeś do siostry Józefy Menendez świętej od Twojej męki, słowa pouczenia, o Twojej męce, o Twoim cierpieniu, o Twoich ranach bardzo mocno nas dotykają. Może nie o wszystko od razu rozumiemy, bo Twoje słowa czasem są bardzo tajemnicze, ale wiemy, że. Te słowa są po to, aby rozpalić wiarę, nadzieję i miłość w nas. Aby nasze życie było życiem ludzi w pełni świadomych tego, dla kogo żyjemy, jaki jest cel naszego życia. Chcemy Cię wysławiać prawem, czystym sercem. Chcemy Ciebie szukać i znaleźć. Być błogosławionymi z powodu tego, że zachowujemy naukę Twoją także... Naukę, która płynie z Twojej męki, z Twoich ran. Przez Maryję, Matkę zranionej miłości, Matkę Twoją, Matkę Naszą, prosimy Cię. Więc teraz przeczytam kilka fragmentów. Mówi Pan: Oglądajcie moje rany i powiedzcie: Czy ktoś inny wycierpiał tyle? Aby dowieść Wam swej miłości. Przedtem przygotowywałem Cię, aby Cię pociągnąć do mojego serca. Teraz jesteś w tym sercu uwięziona na wieki. Przyjdź i wejdź, i spocznij w moim sercu. Jest ono bowiem Twoim mieszkaniem na zawsze. O świcie następnego dnia Kajfasz rozkazał zaprowadzić mnie do Piłata, aby ten wydał na mnie wyrok śmierci. Piłat przesłuchał mnie dokładnie, w nadziei, że znajdzie słuszny motyw do skazania mnie. Kiedy jednak nic takiego nie znalazł, poczuł mieć wyrzuty sumienia na myśl o niesprawiedliwości, którą miał popełnić. Dlatego też Chcąc się mnie pozbyć, rozkazał odesłać mnie do Heroda. Ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu, cierpienia mojej męki związane z tym procesem, pełnym pogardy, fałszywych świadków. Wtedy, kiedy byłem udręczony, atakowany wyśmiewany, przed Piłatem i przed Herodem modiłem się za Ciebie, abyś miał siłę sprzeciwić się temu wszystkiemu, co w świecie jest buntowane przeciwko mojemu Ojcu. Modlitwa do Ojca Niebieskiego. Ojcze mój, Ojcze Niebieski, spójrz na rany swego Syna, i racz je przyjąć w intencji, aby dusze nie opierały się działaniu Twojej łaski. Niech woździe które przebiły jego serce, jego ręce i nogi, i włócznia, która przebiła jego serce, niech to cierpienie przyczyni się do poruszenia serca twardziałych. Niech wzruszy je, nakłoni do, do skruchy, do żalu, do nawrócenia. Przez cały czas tej męki, tych przesłuchań serce moje pozostawało w serdecznej łącz łączności z Ojcem Niebieskim. Trawiło mnie wtedy pragnienie, by za dusze, które tak miłuje, wylać swoją ostatnią kroplę krwi. Rozpalała mnie miłość na myśl o tych wszystkich duszach, które kiedyś pójdą za mną, porwane moim przykładem i moim poświęceniem. Które zobaczą, widząc mnie w męce, widząc mnie na drodze krzyżowej na krzyżu. A teraz dusze tak bardzo umiłowane przez moje serce. Przypatrzcie się, z jaką uległością baranka pozwalam się prowadzić na straszną mękę biczowania. Na ciele moim, zśiniałym i wyczerpanym ze zmęczenia, Kaci. Wyładowują swoją dzikość za pomocą rózg i biczów. Wszystkie moje kości wstrząsa straszliwy ból. Rozrywają me niezliczone rany i powstają kolejne. Wyrywane rózgami kawałki mego boskiego ciała padają dokoła na ziemię. Ze wszystkich mych członków, z moich ran, tryska krew. I wkrótce doprowadzają mnie do takiego straszliwego stanu, że nie widać już we mnie. Podobieństwa do człowieka. Wszędzie są rany, wszędzie jest krew. Oglądajcie moje rany i powiedzcie, czy ktoś inny wycierpiał tyle, aby dowieść wam swej miłości? Kiedy kaci zmęczyli się biciem, kiedy już cały stałem się jedną wielką raną, moje plecy, moja twarz, upletli koronę ściernia, ciernia, mi ją na głowę i, przychodząc obok nie mówili: Królu, pozdrawiamy cię. Jedni mnie lżyli, drudzy uderzali po głowie. Otwierały się nowe rany, dodawali mi nową boleść do tych, które już Moje ciało otrzymało. Przypatrzcie się, mnie dusze umiłowane. Oto jestem skazany, wystawiony na obelgi, znieważony, wydany na śmierć. Spójrzcie, jak mi koronują cierniem, przewziewają szkarłatny płaszcz wariata. Pozdrawiają, naśmiewają, traktują jak szaleńca. Ja, Syn Boży, Władca Wszechświata, zgodziłem się na to, by w oczach ludzkich uchodzić za ostatniego i wzgardzonego przez wszystkich. Dusze moje wybrane, czy myślicie, że idąc za swoimi upodobaniami przynosicie mi chwałę? Czy myślicie, że spełniać, spełniacie moją wolę odpierając się łasce wzywającej nas, was na tę drogę, od której odwraca Was Pycha, ile dusz jest zaślepionych przez Pycha. Chciałbym, byś dziś mnożył akty pokory, poddania się w celu uzyskania dla wielu dusz łaski, by pozwoliły się prowadzić drogą, którą im przygotowuję z taką miłością. Idź ze mną dalej po drodze mojej męki ukoronowanego cierniem, przeodzianego szkarłatnym płaszczem, dręczą mnie na każdym kroku, krzykami, obelgami, plwocinami, szyderstwami. Piłat, nie znajdując we mnie żadnej winy zasługującej na karę, zaczął mnie znowu badać. Nie odpowiadałem mu, choć wiem, że on ma wszelką władzę wtedy nade mną. Odpowiedziałem mu, kiedy zapytał, że nie odpowiadam. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry, ale trzeba, aby wypełniły się pisma i zamilkłem na nowo, zawierzając się Ojcu Niebieskiemu. W końcu Piła tu mnie tłumom, tym godnym pożałowania stanie. Zaproponował zwrócić mi wolność, a skazać za mnie barabasza, znanego złodzieja, awanturnika. Ale tłum zawołał jednogłośnie z wściekłością, niech umrze. Chcemy jego śmierci. Uwolnij nam barabasza. Pomyśl chwilę o cierpieniu mego serca. Tak bardzo wrażliwego, delikatnego w momencie, kiedy wybrano barabasza, kiedy zostałem tak bardzo wzgardzony, a krzyki tłumu domagały się mojej śmierci, przeszyły do głębi moją duszę. Przypomniała mi się wtedy czułość mojej matki, kiedy tuliła mnie do swego serca, zmęczenie i troski mego przebranego ojca, znoszone z taką miłością dla mnie. Dalej zaś o dobrodziejstwach, którymi obsypywałem ten lud. Wzrok zwrócony o ciemniałym, zdrowie chorym, członki kalekim, tłumy nakarmione na pustyni, nawet zmarli, przewróceni do życia. A teraz? Spojrzyjcie na mnie. Jestem doprowadzony do stanu godnego największej pogardy. Wszędzie rany, wszędzie płynie krew. Bardziej niż ktokolwiek inny stałem się przedmiotem nienawiści ludzkiej, chciwości, złośliwości. Dusze umiłowane nie traćcie nigdy z oczu cierpień mojego serca. Dusze umiłowane Odpowiedzcie na moje wezwanie miłości. Jeśli chcesz mi dać najwyższy dowód miłości, to licz na moje przebaczenie i wiesz, że twoje grzechy nigdy nie przewyższą mego miłosierdzia. Ono bowiem jest nieskończone. Stańmy na nowo przed obliczem mego Ojca i prośmy razem, aby zesłał duszą promień światła. Powtarzaj za mną, moje dziecko. Ojcze najmilszy, Boże nieskończenie dobre. spojrzyj na swe, Syna swego, Jezusa Chrystusa, który jest, stojąc między Twą boską sprawiedliwością, a ludźmi, a ich nędzą, a ich grzechami, błaga o Twoje przebaczenie. O Boże Najświętszy, w obecności, którego niegodni są stanąć nawet aniołowie i święci, Przebacz wszystkie winy całego świata. Przebacz winy nasze. Przyjmij jako pokutę za te zniewagi zranioną cierniami głowę twego boskiego syna. Przyjmij krew przeczystą, która z niej tak obficie wytrysła. Oczyś umysły skażone, oświeć i rozjaśnij rozumy pogrążone w ciemnościach. Niech ta boska krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem. Ojcze Przenajświętszy, przyjmij cierpienia i zasługi wszystkich dusz, które łączą się z zasługami i cierpieniami Jezusa Chrystusa. Ofiaruje ci się z nim i przez niego, błagając o przebaczenie dla świata. O Boże pełen miłosierdzia i miłości, bądź siłą słabych, światłem zaślepionych i przedmiotem miłości dla dusz. Boże Miłości, Ojcze Dobroci, przez zasługi cierpienia i błagania Twego umiłowanego syna, użyć duszą światła uzdrowienia ran grzechowych, aby znalazły siłę do odparcia zła i męstwo na przyjęcie Twojej woli. Nie dopuść, aby odeszły od Ciebie. Chroń także szczególnie niewinnych, czystych i małych. Jeszcze ostatnie słowo w czasie tej medytacji chcę, abyś poświęciła mi Józefo tych kilka dni na uwielbienie mojej boskiej osoby, znieważonej w czasie męki. Będę cię trzymał wciąż w mojej obecności. Objawię ci siebie i w majestacie Boga jako surowego sędziego, a najczęściej pokrytego ranami i zażywościami podczas mojej męki. W ten sposób znajdę w Twojej ustawicznej adoracji mojego zranionego oblicza i zranionego ciała, w Twojej głębokiej pokorze i w ciągłym wynagradzaniu ulgę w moim smutku i goryczy, we łzach i krwi. Święty Boże, święty Mocny. Święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami. Miłując całym święty, święty Boże, święty, święty mocny. Święty a nieśmiertelny zmiłuj Nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem Malcholam maria